Już za moment rozpoczynamy oficjalnie pierwszą część, pierwszy etap krakowskiego biegu Helena 2011. Kelnerzy to jest troszkę zapomniany zawód, dużo kelnerów, 90% kelnerów to tak naprawdę studenci, ale tak naprawdę czy to są studenci, czy profesjonalni, czy zawodowi kelnerzy, powinni się dokształcać, powinni dbać o jakość obsługi gości w restauracji i to jest bardzo ważny zawód. Jak przychodzimy do restauracji, ważne jest, żeby kucharz nam dobrze ugotował, ale również obsługa dobrze, grzecznie, szybko obsłużyła. I dlatego chcemy też próbować zawód kelnera. Oczywiście w takiej zabawnej dość dyscyplinie, jak właśnie bieg kelnerski. Ciężka jest praca kelnera? Dosyć ciężka. Przede wszystkim trzeba mieć stalowe nerwy, cierpliwość do klienta, ale też duży wysiłek fizyczny. Pracuję tutaj w Krakowie od początku, pracowałam wcześniej w kawiarni, teraz pracuję w restauracji Balaton, którą reprezentuję. O, francuski styl elegancji, pomieszany z lekką klasyką. Mam nadzieję, że im dobrze gorzej.